A więc jednak Raków Częstochowa awansował do czwartej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a tam czeka już na niego Kopenhaga. I teraz czas pokrótce przedstawić przeciwnika mistrza Polski w fazie play-off Champions League. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i zapraszam. Na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem, także zachęcam do łapkowania tego materiału, jeśli ten Wam się spodoba. A teraz przechodzimy już stricte do duńskiej Kopenhagi, bo dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na mistrzu Danii i najpierw przytoczę te mecze, które rozegrała Kopenhaga, które doprowadziły ją do awansu do czwartej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów i mistrz Danii miał ten przywilej, tę korzyść, tę możliwość, że rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od drugiej rundy, nie jak mistrz Polski od pierwszej rundy i Kopenhaga tam trafiła nawet na prostego przeciwnika, bo na islandzki Breiðablik. Oczywiście Breiðablik też miał fajną przygodę w europejskich pucharach, jeśli chodzi o Champions League. Udało im się wygrać rundę wstępną. Wygrali w pierwszej rundzie z Shamrock Rovers. Natomiast już przeciwko Kopenhadze nie mieli najmniejszych szans. Pierwszy mecz na Islandii Kopenhaga wygrała gładko 2-0. Plan został zrealizowany w 100%, bo dosyć szybko strzelone bramki przez duńską drużynę spowodowały, że Kopenhadze grało już się przyjemniej i spokojniej. I ten spokój po części było widać w tym rewanżowym spotkaniu na Parken, gdzie Kopenhaga wygrała 6-3, było bardzo dużo luzu, no i też Kopenhaga w żadnym momencie tego dwumeczu nie mogła czuć się zagrożona, nie mogła czuć tego, że może odpaść z rozgrywek Ligi Mistrzów. W trzeciej rundzie na Kopenhagę czekała już Sparta Praga, czyli mistrz trzech. Bardzo ciekawy pojedynek, szczególnie rewanżowy, bo pierwsze spotkanie, umówmy się, były momenty, gdzie oglądało się ten mecz przyjemnie, natomiast generalnie ten rewanż był znamienity. Pierwsze spotkanie 0-0, lekka przewaga Kopenhagi przed własną publicznością, ale nie udało jej się przekształcić tego, udokumentować tego w postaci jakiejś bramki. Natomiast jeśli chodzi o zespół Sparty Praga, no to Sparta trochę rozczarowała na wyjeździe, ale u siebie już pokazała, że potrafi grać w piłkę, czego dowodem są chociażby statystyki. Więcej strzałów celnych, też więcej spodziewanych goli po stronie Czechów. Natomiast to duńska Kopenhaga rozpoczęła lepiej ten rewanżowy mecz od strzelenia bramki w pierwszej połowie. Sparta długo się męczyła, długo czekała na to, aż wyrówna, no i się doczekała. W końcu w 80. minucie padła bramka wyrównująca i wydawało się, że wszystko rozstrzygnie się raczej w rzutach karnych. Natomiast chyba mało kto spodziewał się, że dogrywka przyniesie nam aż 4 bramki. Dwie po stronie Sparty, dwie po stronie Kopenhagi. Dwukrotnie Sparta wychodziła na prowadzenie, dwukrotnie tego prowadzenia nie zdołała utrzymać. I tutaj mała, może nie tyle rada, co informacja dla Rakowa Częstochowa, mianowicie, że Kopenhaga na pewno się nie podda. Widać u nich ten charakter, mental i będą do końca walczyli o dobry wynik, nawet jak nie będzie szło. Oczywiście można to powiedzieć praktycznie w przypadku każdej drużyny w Europie czy w tych eliminacjach, ale jednak Kopenhaga to potrafiła pokazać w tym spotkaniu w Pradze, gdzie się nie układało w dogrywce, a jednak udało się dwukrotnie wyrównać, doprowadzić do rzutów karnych, a tam ułożyło się całkiem po myśli wszystko Kopenhadze, bo najpierw nie trafił rzutu karnego gwiazdor Sparty Praga, Ladislav Krejci, który miał skuteczność w lidze 8-8, jeśli chodzi o rzuty karne w tej serii 11, trafił jednak w obramowanie bramki, no i też Kamil Grabara dołożył swoje 3 grosze, no bo wybronił jedną 11, Kopenhaga wygrała 4-2, wszystkie 11 zostały zamienione na gole przez zawodników ze stolicy Danii. Zatem dlatego Kopenhaga zagra w tej czwartej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów z Rakowem, a nie Sparta. I teraz słówko o tym, jak Kopenhaga spisuje się w lidze. A tam jest naprawdę bardzo dobrze, bo w 4 spotkaniach Kopenhaga uzbierała komplet punktów, czyli 12 oczek. Ale to jest ciekawostka, to nie daje w tym momencie Kopenhadze pierwszego miejsca, bo tyle samo punktów ma Nordsjælland, natomiast Nordsjælland ma lepszy bilans bramkowy, dlatego to oni są liderem, ale Kopenhaga oczywiście broni nie złoży, broni tytułu, pamiętajmy, także jest zdobywcą Pucharu Danii, zatem podwójna korona w ubiegłym sezonie została uzyskana przez zespół Sparken. Natomiast jeśli chodzi o zawodników, których ma Kopenhaga, o graczy, których możecie kojarzyć, no to na pewno jest przede wszystkim Kamil Grabara i w tym miejscu miałem zacząć porównanie zawodników Kopenhagi i Rakowa, patrząc przede wszystkim właśnie na Transfermarkt, ponieważ no, nie oglądam na co dzień
Kopenhagi i miałem mało czasu, żeby przygotować się, jeśli chodzi o ten odcinek, dlatego tak pokrótce przedstawiam dzisiaj zespół Kopenhagi, a dokładniejsza analiza wleci za tydzień, tuż przed meczem Rakowa z mistrzem Danii. Natomiast jak zobaczyłem już pierwszą linijkę i fakt, że Grabara jest wyceniany na 5 milionów, a Kovacevic z Rakowa jest wyceniany na 8 milionów, to sobie odpuściłem, bo słuchajcie, to jest jakaś kpina, bzdura. I nie oglądam Kopenhagi, jak już mówiłem, ale jednak słychać zewsząd, że Grabara jest na tyle solidnym bramkarzem w lidze i też dobrze się spisuje w europejskich pucharach, że jest to zainteresowanie ze strony mocniejszych klubów. I wydaje się, że Grabara jednak pójdzie za większe pieniądze niż Kovacevic, tym bardziej, że jednak myślałem, że ta niska wycena jest spowodowana tym, że Grabarze może kończy się kontrakt, ale okazało się, że nie, że Grabara ma kontrakt do 2026 roku, czyli tak samo jak Kovacevic, więc jestem tym faktem zszokowany, ale tak, Grabara to jest na pewno jedna z najważniejszych postaci w drużynie Kopenhagi, ale jak sobie patrzę na te nazwiska, no to już widać kilka znajomych twarzy, jest Viktor Claesson, z którym mamy raczej złe wspomnienia, zważywszy na mecze Polski ze Szwecją na Euro 2020. Mamy Diogo Gonçalvesa, czyli byłego piłkarza Benfiki. W tym sezonie świetne liczby, 5 bramek, 5 asyst w 7 meczach. Na pewno warto zawiesić na nim oko. Także jest Mohamed Elionusi, którego możecie kojarzyć z występów w angielskim Southampton. No i także mamy Corneliusa, czyli też zawodnika, z którym raczej nasza polska reprezentacja ma złe wspomnienia, zważywszy na to, co zrobiła Dania z Polską na Parken kilka lat temu, wygrywając 4-0. A skoro mowa o Parken, no to warto wspomnieć, że właśnie Kopenhaga gra na tym stadionie i to jest raczej przewaga duńskiej drużyny nad Rakowem, że właśnie na Parken przychodzi dużo osób, fani Kopenhagi są głośni i tak dalej, a Parken ma też swój urok, tak trochę jak Anfield, ale na mniejszą skalę i Raków może mieć małe problemy z tym w porównaniu do tego, co będziemy widzieć w Sosnowcu, gdzie jednak ten stadion nie zostanie raczej wypełniony aż po brzegi przez kibiców Rakowa. Być może pojawią się kibice z Sosnowca, z Górnego Śląska generalnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o atmosferę na stadionie, tutaj przewagę ma 15-krotny mistrz Danii. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, zanim zakończę ten odcinek, mianowicie na osobę trenera, bo Raków w trzeciej rundzie mierzył się z Arisem Limassol, który był prowadzony przez Aleksieja Szpilewskiego, też młodego 35-letniego szkoleniowca, a w Kopenhadze pracuje aktualnie Jacob Nestrup, czyli też 35-latek pochodzący z Danii, z Kopenhagi, który na razie głównie pracował tylko w tym klubie, był trenerem młodzieżówki, był także przez wiele lat asystentem pierwszego trenera, przez rok pracował także w drużynie Wiborgu, natomiast od września 2022 roku pracuje już jako pierwszy trener i historia jest dosyć podobna jak z Dawidem Szwargą, tylko jest troszkę inaczej. To znaczy, że Dawid Szwarga na koniec sezonu przejął Raków, może nie na koniec, ale ta zmiana była bardziej płynna. Marek Paprzon zapowiedział, że odejdzie, Dawid Szwarga go zastąpił i już prowadzi Raków od 1 lipca. Natomiast jeśli chodzi o Jacoba Nestrupa, no to on prowadzi tę drużynę od 20 września, czyli przejął ten zespół w trakcie trwania sezonu. Wcześniej był asystentem, no i trwa w tym zespole do dzisiaj. Poprowadził ten klub w 41 spotkaniach i średnia punktowa wynosi 2,12, zatem jest imponująca. Tak więc pokrótce przedstawiłem Kopenhagę. Dokładniejsza analiza, tak jak już mówiłem, wleci za tydzień, tuż przed rewanżowym spotkaniem, przed pierwszym spotkaniem Rakowa z Kopenhagą, oby to spotkanie zakończyło się po myśli mistrza Polski. Na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem, także zachęcam do łapkowania tego materiału, jeśli ten Wam się spodobał. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i nie wiem, dlaczego nagrywałem ten odcinek będąc w koszulce Schalke. Możecie domniemywać dlaczego. Do usłyszenia.